Cześć, z tej strony Ola, witam na kanale Sztuka Uniwersalna. Dzisiaj opowiem Wam o artyście niezwykle popularnym na całym świecie, o jednym z założycieli Stowarzyszenia Wiedeńska Secesja. O artyście, którego horror Vacui, czyli lęk przed pustą przestrzenią, przed pustką objawiał się w postaci płócien wypełnionych po brzegi różnymi elementami geometrycznymi, kształtami, ornamentami. Gustav Klimt, zapraszam na odcinek. Gustav Klimt urodził się w 1862 roku w Baumgarten pod Wiedniem. Jego ojciec, Ernst Klimt, był złotnikiem, grawerem i w wieku 8 lat przywędrował właśnie do stolicy Austrii z rodzicami. I tutaj też poznał swoją przyszłą żonę, Annę Finster. Gustav Klimt miał 6 rodzeństwa. Klarę, Ernsta, Herminę, Georgia, Annę, która żyła tylko 5 lat i Joannę. To 7 wymieniłam? Nie, 6. Jeszcze raz. Klarę, Ernsta, Georgia, Herminę, Annę i Joannę. 6. 6 rodzeństwa. Krach na giełdzie w 1873 roku doprowadził rodzinę Klimtów do skrajnej nędzy. Podobno w ich domu były takie sytuacje, że nawet nie było chleba do jedzenia. Ta sytuacja uległa poprawie dopiero kiedy synowie, czyli Gustav, Ernst i George, się usamodzielnili, a oni byli niezwykle zdolni, utalentowani artystycznie. Wszyscy. Gustav ukończył 8-klasową szkołę podstawową w Wiedniu, a w roku 1876 jako 14-letni wówczas nastolatek, chłopak 14-letni, wstąpił do Kunstgewerbeschule, czyli do szkoły rzemiosła artystycznego. I tam później w kolejnych latach również do tej szkoły dostanie się jego brat Ernst. I w tej właśnie szkole Gustav zapozna jeszcze jedną osobę, z którą zwiąże się biznesowo i przyjacielsko przez kolejne kilkanaście lat. I to będzie Franz von March. W szkole, w Kunstgewerbeschule, panował akademizm. Rysowano i malowano tam często z kopii gipsowych rzeźb antycznych. I właśnie takie zadanie Gustav dostał na egzaminie, żeby narysować portret z popiersia, takiej kopii właśnie gipsowej popiersia antycznego. Po 3 latach Klimtowie i Franz von March wstąpili do szkoły malarstwa i sztuki dekoracyjnej do profesora Laufbergera. I ten profesor bardzo młodych doceniał ich talent i zaangażowanie, dlatego tak już pchał ich w kierunku samodzielnej pracy artystycznej, podsyłał im różne zlecenia. Polecił ich m.in. doktorowi, dla którego wykonywali rysunki anatomiczne, ale też sam jakby angażował ich w swoje projekty. Wiek 18 i 19 to dla Austrii czas rozwoju. Fasady pałaców czy domów bogatego mieszczaństwa lśniły przepychem dawno przybrzmiałych stylów. To był również czas rozwoju Uniwersytetu Wiedeńskiego. A artyści, chociaż pochodzili z różnych stron, skupiali się w jednym środowisku wokół opery czy akademii. Najpopularniejszym wiedeńskim artystą drugiej połowy XIX wieku był Hans Makart. Jego sztukę określano jako przebieranie kostiumu w kostium. Ale tej maskaradzie mógł towarzyszyć jakiś większy sens, dlatego że oprócz tych fasad niezwykle bogatych pałaców właśnie wiedeńskich, nadal funkcjonowały tam normalnie dzielnice robotnicze i slumsy potocznie znane, dlatego to mogło stanowić taką alegorię, przykrywki jakby dla właśnie tej sytuacji, jeśli chodzi o Hansa Makarta, a jego sztuką. Sztuką niezwykle bogatą i egzotyczną inspirowały się rzesze artystów. W Austrii fascynacja wschodem wiązała się również z podbojem tamtych terenów. W 1878 roku armia austriacko-węgierska przekroczyła Sawę, zajmując Mostar, a następnie Sarajewo. Wschód znajdował się także w centrum zainteresowań historyków sztuki i sztukę orientalną stawiali oni nieco wyżej niż tą zachodnią, głównie poprzez taki abstrakcyjno-symboliczny sposób opisywania świata. Jako studenci Gustav, jego brat i Franz von March założyli malarskie trio, które to nazwali spółką artystyczną i ta spółka przez kolejne 10 lat funkcjonowała i naprawdę cieszyła się sporą popularnością, a Franz von March miał smykałkę do znajdowania nowych zleceń. Natomiast Gustav bardzo dużo czasu spędzał w muzeach przeróżnych, kopiując dzieła mistrzów. Poza tym oczywiście jako syn grawera, złotnika, posiadał olbrzymią ilość technik w swoim asortymencie malarskim. W roku 1880 Święta Trójca, miałam powiedzieć, ale właściwie niezwykle uzdolniona spółka artystyczna w składzie 3 osób
podjęła się pierwszego takiego oficjalnego, poważnego zlecenia, malując 4 alegorie w wiedeńskim pałacu z Turany. Oczywiście profesor Laufberger polecał swoich zdolnych uczniów dalej, więc wieść się niosła i w latach 1882-92 wykonywali coraz to poważniejsze zlecenia, malowali m.in. wnętrza teatrów i dostały się głosy o nich na salony arystokracji. Klimt wykonał w tamtym czasie m.in. dekorację klatki schodowej nowo otwartego Burgtheater, na której to namalował sceny z historii teatru. A jeśli chodzi o jego sztukę w tamtym czasie, to kontynuował jakby zdobycze makartowskie, sztuki widowiskowej i kostiumowej, zacierającej granice pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Młodego twórcę w sztuce Makarta fascynowało barokowe bogactwo dekoracji i przedstawień figuralnych. To był czas intensywnych poszukiwań dla niego i dla jego sztuki. Wkrótce zaczął dodawać od siebie coraz więcej ornamentyki, wnosić do swoich dzieł i jak to Freud właśnie określał, horror vacui, czyli Klimt zaczął wypełniać przestrzenie swoich płócien z taką pieczołowitością, dokładnością i precyzją, że właściwie nie zostawiał na nich pustej przestrzeni. Kolejnym z takich etapów wtopienia się sylwetki ludzkiej w otaczające ją przedmioty, jeśli chodzi o sztukę, było wykonanie fresków na pendentywach interkolumniach, ogólnie chodzi o międzysłupie, czyli o tą przestrzeń między kolumnami, w Muzeum Historii Sztuki. Te freski miał wykonać właśnie Hans Makart, ale przedwcześnie mu się zmarło, więc zaszczyt przypadł Świętej Trójcy, czyli trio artystycznemu, spółce artystycznej. Młodym zlecono dokończenie 8 półkolistych malowideł i 3 malowideł na ściany pomiędzy kolumnami. Oczywiście oni w tej pracowni Hansa Makarta spędzali długie godziny i studiowali jego dzieła. Ostatecznie całość wyszła tak spektakularnie i super, że nawet zostali docenieni przez samego monarchę. W roku 1892 wspólnicy przeprowadzili się do nowej pracowni, do pawilonu w ogrodzie, który na późniejsze lata i właściwie do końca życia stanie się już pracownią i domem dla Gustawa Klimta. To jest też rok, w którym Klimt stracił ojca i brata Ernsta i przez te wydarzenia niechętnie brał pędzel do ręki. Lata 1892-97 to są lata dojrzewania właśnie koncepcji sztuki Klimta. W 1897 roku pod przewodnictwem Gustawa Klimta założono stowarzyszenie o nazwie Wiedeńska Secesja. Organem Wiedeńskiej Secesji było czasopismo, ekskluzywne czasopismo Versacrum, które ukazywało się przez kolejne 6 lat. A jakby założeniami całego tego stowarzyszenia było to, aby ilustracja, znak poetycki, symbol graficzny stanowiły integralną, dopełniającą się całość. Zasługą na pewno wiedeńskich secesji jeszcze było to, że otworzyła ona Wiedeń na sztukę europejską, a do tej pory był on na nią dość zamknięty. Na pierwszej wystawie zorganizowanej przez Wiedeńską Secesję w 1898 roku można było podziwiać obrazy Juliana Fałata czy Józefa Mehofera. Natomiast rozgłosu całe to stowarzyszenie nabrało po wybudowaniu pawilonu Wiedeńskiej Secesji, w którym to umieszczono, skonstruowano, wymyślono ściany w ten sposób, żeby one były ruchome. I w ten sposób można było zmieniać, dopasowywać wystrój jakby wnętrza pawilonu do konkretnej ekspozycji. A wystawy secesji ogólnie odznaczały się niezwykłą różnorodnością. Można było na nich zobaczyć prace m.in. Pierre'a Bonarda, Cezanna, Henry'ego Toulouse, Lautrec'a, Stanisława Wyspiańskiego czy Jacka Malczewskiego. O kimś jeszcze zapomniałam. O Paulu Gauguinie też. W czasie, kiedy we Francji dogrywał impresjonizm, we Wiedniu jeszcze dość świeży oddziaływał na twórców. I właśnie lata 1897-1900 właściwie to są lata dojrzałej twórczości Klimta. A właściwie jeden przełom się w jego twórczości dokonuje w momencie, kiedy razem z Francem von Maczem ma on ozdobić plafon auli uniwersyteckiej. I Maczowi przypada wtedy malowidło przedstawiające teologię, a Klimtowi 3 pozostałe alegorie, czyli filozofia, medycyna i sprawiedliwość.
I w tym wypadku projekty Klimta to malowidła sennych dziwadeł. To plątanina rozkoszy i cierpienia, plątanina ciał, symboli, wzniosłości. Coś dziwnego się tutaj wydarzyło. Spójrzmy na przykład na postać greckiej bogini Hygeja, czyli bogini zdrowia, na obrazie na fresku Medycyna. Jej ramię oplata symbol węża, złoty wąż, który zakręca się w dwuznaczny sposób przy jej łonie. Jeszcze Klimt stosuje tutaj taki jeden zabieg obrazu w obrazie. To znaczy, że niektóre z tych postaci wręcz nie pasują do kompozycji. Są tak jakby przyklejone na obraz, na płótno. Trochę tak odstają od całości. I to jest zabieg, który on będzie stosował w późniejszych dziełach już bardzo, bardzo często. I to, słuchajcie, okazało się zbyt wiele dla Rady Uniwersytetu. 80 profesorów podpisało petycję, aby dzieło usunąć ze ściany, usunąć z miejsca, w którym wychowuje się młodzież. Także wybuchł skandal. Natomiast członkowie secesji oczywiście się odwoływali, pisali listy, powołując się na prawo, że każdy czas ma swoją sztukę, a sztuka musi być wolna. I ostatecznie malowidło do tej pory można zobaczyć w gmachu secesji. Prawdopodobnie na początku lat 90. artysta poznał Emily Louise Flug, nie wiem jak to się czyta do końca, napiszę tutaj, i zrodziła się między nimi bliska przyjaźń. Emily była projektantką mody i nawet projektowała parę takich długich sukien, które nosił sam Gustaw. Do końca nie wiadomo, jaka była między nimi relacja. Jest to ciężko stwierdzić, ponieważ tak naprawdę bardzo mało jest faktów o Gustawie. On bardzo chronił swojej prywatności, ale zachowało się 399 dokładnie listów, pocztówek wysyłanych przez Gustawa właśnie do Emily, więc można się domyślać, że może było to coś więcej niż przyjaźń w ich wypadku. Poza tym Gustaw wielokrotnie Emily uwieczniał na swoich obrazach. Wiadomo natomiast, że Gustaw żył w luźnych związkach, m.in. z Mizi Zimmermann, z którą miał dwójkę synów, Gustawa i Otto. Natomiast ciekawostka, po śmierci Gustawa o spadek dla swoich dzieci po Gustawie zwróciło się 14 kobiet, których to ojcem, w sensie tych dzieci, ojcem dzieci tych 14 kobiet był rzekomo Klimt. Gustaw był człowiekiem wysportowanym i chętnie oddawał się żeglarstwu. Był również jednym z pierwszych Austriaków, który sprawił sobie motorówkę. A z listów między 1900 a 1903 rokiem dowiadujemy się, jaki plan dnia miał Gustaw. Czytam. Zwykle o godzinie 6 wstaję i jeśli pogoda jest ładna, idę do lasu. Tam maluję. Trwa to do 8, do śniadania. Potem kąpiel w jeziorze, przed podwieczorkiem lub po druga kąpiel. Od czasu do czasu umieszczam w planie dnia trochę wiosłowania, aby mięśnie nieco rozruszać. Gustaw Klimt pozostawał w swojej pracowni praktycznie do końca swoich dni. Zmarł w lutym 1918 roku po wylewie krwi do mózgu, a monarchia Habsburgów dobiegła końca wraz z jego śmiercią. A na sam koniec tego odcinka oczywiście, jeżeli Ci się odcinek o Klimcie podobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę po sobie i ślad w postaci komentarza. Napisz proszę o swoim ulubionym obrazie tego artysty. Widzimy się już niebawem w kolejnych inspirujących artystycznych inspiracjach. Tutaj na kanale w czwartki i w niedzielę jestem dla Ciebie. Do zobaczenia, niech sztuka będzie z Tobą.